gdy szłem do ogrodu i prawie nadepnęłam. Skąd znalazło się to małe coś? I w ogóle dlaczego akurat stanęło na mojej drodze? Podniosłam głowę do góry i zobaczyłam, że jest gniazdo. I stwierdziłam, że jeśli wypadło z gniazda, matka będzie szukać. Moje przemyślenia w tym dniu były takie. Krótkie. Przemyślenia zaczęły się trochę później inne. Dudusia matka nie wzięła. Przygarnęliśmy, nie mieliśmy po prostu wyjścia. Oczywiście zbliżała się noc. Przecież to baby jeszcze nie widziało, nie miało w ogóle sierści. Dwudniowe prawdopodobnie, bo jeszcze pępowina była niezagojona całkowicie. Potem żeśmy go nakarmili. What a good boy. I przespał u nas pierwszą noc. No i robi się starszy, no więc ma więcej energii. Na początku żeśmy myśleli, czy on mnie traktuje jak wiewiórkę? Czy on mnie traktuje jak swoją mamę? To daje tyle radości, że nie wiem. On się też przywiązał do mnie. Fikołki. Kółeczka, podskakiwanie, podgryzanie, no... Zachowywał się po prostu jak pet. Ale kiedy zrobił się starszy, instynkt się w nim odezwał. Hej! Duduś! Mam to dość. Spał u nas na nocy w klatce. Baliśmy się, że w nocy być może go zaatakować jakieś dzikie zwierzę. Po prostu swoimi ostrymi ząbkami przegryzł klatkę i powiedział: I wanna be free. Ty wiesz, że zaczyna walczyć o swoje terytorium? Psoci trochę i zaczyna robić tak po swojemu. Chodzi za mną i czeka pod drzwiami, żeby go wypuścić. Okej, go. Bye, Duduś. We know it's cold. Bye, Duduś. Love you. Tak, to jest dzikie zwierzątko. Mieliśmy wielkie wątpliwości, czy dobrze robimy go wychowując, ale Duduś się usamodzielił.
O, look, look. Zmarznięty, zmoknięty, zimno, coraz bardziej temperatura spada. Okazuje się, że wychowałam tak swoje dziecko. Czy byłby w stanie sam się wyżywić? A czekamy. Dlatego, że zima jest najgorszym okresem? Chociaż sam się nauczył bardzo dużo. Zrobił sobie gniazdo. Żyje z innymi wiewiórkami. Podgląda je, uczy się od nich. Z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Czy kiedyś zapomni? Nie wiem. Ale mimo wszystko jeszcze nie zdarzył się dzień, żeby do nas nie przyszedł. Głodne moje dziecko. Ładne, jejku. Wystarczy, że wyjdę na podwórko, zabawa, bo już jest. A ludzie może się niektórzy dziwią, że stara idiotka. Ja traktuję go w tej chwili jak part of family. Czyli mam w domu czterech mężczyzn. Czyli mój mąż, mój syn, mój kot i mój duduś.